Teraz powiemy trochę o wewnętrznym świecie szantażysty, bo używając tego określenia, szantażysta, przemocowiec, może nam się jawić jakiś przestępca przed oczami, natomiast oczywiście może też tak być, że skrajne zaburzenia osobowości typu psychopatia, socjopatia, no faktycznie już graniczą jakieś przestępcze zachowania, ale jednak w większości przypadków możemy mówić o zwykłych ludziach, którzy jednak których świat wewnętrzny, ten, którego my w pierwszym kontakcie lub w dłuższych nie znamy, no jest jednak bardzo złożony. I mimo, że oczywiście nadal nie możemy pozwolić, żeby nasze granice były przekraczane i żebyśmy byli jakoś krzywdzeni czy atakowani, to jednak warto wiedzieć, że wewnątrz nich jest jedna wielka frustracja i jeden wielki lęk. Są to najczęściej osoby bardzo o niskim poczuciu swojej wartości, takie, dla których nawet najmniejszy opór, najłagodniejsza frustracja, najmniejsza szansa na to, że mogą być niewysłuchani, niezauważeni, jakoś pominięci, w ich mniemaniu oczywiście, może tak rujnować ich świat wewnętrzny, że w efekcie zachowują się irracjonalnie, agresywnie i tak właśnie jak gdyby od tej sytuacji zależało, od wygrania tej sytuacji zależało ich życie. Może tak być, czego oczywiście możemy nie czuć, nie słyszeć od nich, ale przeczuwać lub wiedzieć po tym wykładzie, że są w nich różne przekonania nabyte może w dzieciństwie, może w innych sytuacjach, które są na przykład tego typu: nigdy nie dostanę tego, czego chcę, nie wierzę, że innych obchodzi to, czego pragnę, nie mam tego, co jest mi niezbędne, żebym mógł zaspokoić swoje potrzeby i nigdy tego nie otrzymam. Nie wiem, czy potrafię znieść sytuację, w której coś stracę. Nikt nie dba o mnie. Zawsze tracę tych, na których mi zależy. Czyli są to różne myśli, przekonania, doświadczenia, które tak naprawdę owocują taką niestabilnością wewnętrzną, niezintegrowaniem osobowości, jakimś wielkim poczuciem braku bezpieczeństwa, ogromnym niepokojem, lękiem, z którymi taka osoba przychodzi po coś do okienka, do rejestracji, do biura, do jakiejś osoby, od której ma zależeć. Inną grupą doświadczeń osób, z którymi mamy do czynienia, które się zachowują jak szantażyści emocjonalni, to są z kolei ci, którzy mieli wszystko. Można mieć wrażenie, że w dzieciństwie na przykład, czy w ich życiu, wszystko było usłane jakby różami, czyli były nadmiernie chronione, rozpieszczane, nie konfrontowały się w ogóle z trudnościami życiowymi i nie uzyskały te osoby zaufania do siebie, do swojej sprawczości, do zaufania, że sobie poradzą z różnymi właśnie sytuacjami, stratami czy sytuacjami, kiedy coś nie dostają od razu albo muszą się zmierzyć z jakąś trudnością. Ale i jedni, i drudzy zachowują się tak, jakby liczyły się tylko ich potrzeby, tylko ich pragnienia i tak jakby bez litości dążyli do celu. Ponieważ dla takich osób z racji ich doświadczeń świata wewnętrznego, takiego niepełnego, nie do końca racjonalnego, faktycznie taki nawet drobiazg jest w stanie urosnąć do jakiejś wielkiej sprawy, katastrofy, czyli robią z igły widły, mogą one funkcjonować tak, jakby każda sytuacja, w której coś mają załatwić, zapytać, dostać, poczekać, nie wiem, czyli najmniejsza frustracja zamieniała się w wojnę. Takie osoby są gotowe nawet wygrać wojnę, wygrać bitwę, żeby przegrać wojnę, czy utracić relacje, utracić szansę na kontakt, na jakiś dalszy rozwój. One również są zagubione tak bardzo we własnej mgle, że nie widzą nawet tego, jak bardzo sobie szkodzą i jak narażają innych, jak też zrażają innych do siebie poprzez tyranizowanie ludzi. Warto też dostrzec, że ten mechanizm karania, no bo w efekcie możemy czuć się karani przez te osoby, które grożą, że coś tam, nie wiem, zrobią, krzyczą, że obrażają, patologizują nas, w efekcie czujemy się źle, jakbyśmy byli ukarani za coś, czego właśnie nie zrobiliśmy, a dostajemy takie oskarżenie, jakbyśmy byli, nie wiem, jakim krzywdzicielem. W efekcie no jest to coś, co daje pewną satysfakcję szantażyście, mianowicie daje mu poczucie, jak gdyby był
była osobą silną, sprawczą. Czyli taki człowiek może mieć takie poczucie, że cel uświęca środki i że trzeba osiągnąć go takimi maksymalnymi, nawet niszczącymi formami. No, warto pamiętać, że szantażysta oczywiście nie uważa siebie za osobę, która jest szantażystą, raczej za kogoś, kto utrzymuje porządek silną ręką, przywraca jakby takie no, zasady, które powinny być, pilnuje tej zasady, którą uważa za jedyną ważną, a jedyną ważną jest to, żeby dostał to, co chce na swoje. To karanie innych, czyli nas, no bo to najczęściej doświadczamy i dlatego słuchamy tego kursu, też pozwala osobom takim no, w środku poranionym, czy właśnie zostawionym kiedy w dzieciństwie, nie posiadającym uwagi, krzywdzonym, pełnym lęku, pozwala na nieczucie tych uczuć, czyli to, ten hałas, który rabat wokół siebie robią, ma tak naprawdę zagłuszyć lęk przed utratą, przed niebyciem wysłuchanym, niebyciem potraktowanym poważnie. Wydaje im się, że muszą krzyczeć, trzaskać drzwiami, czy grozić, żeby cośkolwiek dostać. Czyli w tym jest taka też bardzo wielka bieda emocjonalna, o której może nawet sobie nie, tacy ludzie nie zdają sprawy. I poprzez takie agresywne działania jakby zaprzeczają, czy nie kontaktują się z emocjami, które czują. Można by sądzić, że im bardziej jest człowiek tak zachowujący się niszcząco, tym bardziej wewnątrz jest przerażony i zalękniony i zamiast oczywiście kontaktowania się z tą sferą, czego nie potrafi, co może uzyskać dopiero podczas jakiejś długiej terapii lub w ogóle pracy nad sobą, zamiast tego atakuje innych, aby udowodnić, jak to inni są beznadziejni, a jak to one są silne i dbające o siebie. Czyli można by dalej snuć taki wniosek, że najbardziej skłonni do karania innych, do szantażowania innych, atakowania są właśnie ci, którzy stracili jakieś ważne osoby, ważne relacje lub obawiają się je stracić. Jest w nich takie wielkie przerażenie przed tym. Dewaluując innych, co jest właśnie częstą taktyką wyrażania złości przez szantażystę, tak naprawdę zaprzeczają temu, tym własnym stratom. Oczywiście nie widzą tego, że tak naprawdę właśnie będą tracić możliwość dalszej współpracy czy sympatii poprzez dewaluację innych osób. Ale to jest tak, jakby mówili nam tak, nie jesteś dość dobry, ale ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby się dostać do ciebie, prawda? Czyli się atakują osobę w rejestracji, pielęgniarkę, dewaluują ratownika medycznego, a jednocześnie chcą korzystać z tej pomocy, to pokazuje, jak bardzo są w środku pomieszani, zdesperowani i nieracjonalni, prawda? Że tak naprawdę im zależy, skoro tak bardzo walczą o to, żeby dostać coś od danej jednostki, poradni, nie wiem, biura, jednocześnie niszcząc to i atakując. Nie? W tym widzimy taką ogromną sprzeczność i jakieś wielkie nieradzenie sobie tak naprawdę z dbaniem o siebie. Czyli paradoksalnie agresywna postawa pozwala takim osobom utrzymać w ich mniemaniu kontrolę nad sytuacją. Czyli jest to coś takiego, co potem pewnie taka osoba może w terapii chcieć przerabiać, jeśli będzie widziała, jakie skutki ma tego typu zachowanie, że osoba taka może chcieć niszczyć to, na czym jej zależy, zanim sama zostanie odrzucona, ponieważ w jakimś przekonaniu jest to, że jeśli nie będzie skupiała na sobie uwagi poprzez agresję i atakowanie tego obiektu, na którym jej zależy, to zostanie z niczym. Może jeszcze na koniec tej części powiem, że warto pamiętać, że tak naprawdę w tego typu relacjach to nie chodzi o nas, chociaż jest do nas skierowane różne agresywne, nie wiem, informacje, epitety czy żądania. Można sądzić, że odgrywa się tu pewien taki teatr związany z jakimś światem wewnętrznym szantażysty, o którym on może nie mieć nawet pojęcia w pełni świadomie, a tak naprawdę rozgrywać czy odgrywać jakieś swoje lęki, przerażenia czy jakąś swoją historię z przeszłości. Oczywiście znowu wiedząc o tym nie znaczy to, że musimy się na to wszystko godzić, ale warto o tym wiedzieć, żeby nie traktować osobiście i nie kupować pewnych epitetów, zachowań jako takich, które o nas źle świadczą.